Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować. Krzysztof Kuniewicz, witam, podcast 3D Estate, deweloperskie inspiracje, jak budować, żeby nie zwariować. Dziś rozmawiam z Piotrem Kamińskim, prezesem zarządu Nowego Adresu. Piotr jest także dyrektorem do spraw digitalizacji Międzynarodowych Targów Poznańskich, grupa MTP. Witam serdecznie Państwa, dzień dobry, jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Piotrze, jesteś prezesem spółki Nowy Adres, która organizuje m.in. Forum Rynku Nieruchomości, jest organizatorem targów mieszkaniowych. Za tobą pierwsze, no prawie 100 dni, bo zacząłeś tą rolę pełnić w kwietniu. Za mną faktycznie już prawie 100 dni, natomiast przyznam się, że do spółki dołączyłem w trakcie trwania targów wiosennych, czyli tak naprawdę od razu pierwsze moje dni w nowej spółce jako prezes zarządu i od razu tak naprawdę przygotowania do kolejnych edycji targów mieszkań i domów. Ja brałem już udział jako prezes w wydarzeniu w Warszawie. Za chwilę potem, bo targi mieszkań ani domów to nie jedyna impreza targowa, którą robi Nowy Adres. Są też targi, które pojawiły się w naszym kalendarzu targowym po raz pierwszy w tym roku i są to targi Labs Expo. One również odbyły się w kwietniu, czyli tak naprawdę kilkanaście dni po tym, jak rozpocząłem pracę na swoim stanowisku. No i następnie oczywiście przygotowania do konferencji Forum Rynku Nieruchomości, największej konferencji dla branży nieruchomości w Polsce i chyba najbardziej lubianej. Wszedłeś zatem w biznes, tak trochę z marszu, doskonale go znając, więc jaka jest wizja przyszłości? Jak będą wyglądały kolejne lata Nowego Adresu? Tak, faktycznie znałem spółkę Nowy Adres, znałem załogę, która pracuje w spółce Nowy Adres, czyli ludzie z dużym doświadczeniem, wiedzą na temat targów i konferencji. Natomiast oczywiście trudno mi absolutnie przypisać sobie wiedzę branżową, bo targi mieszkań i domów, czy też konferencje, które organizujemy jako Nowy Adres, to jest na pewno dla mnie nowa przestrzeń, także rynku nieruchomości uczę się w tym momencie, uzupełniam swoją wiedzę. Na pewno znam się na organizacji wydarzeń targowych i tutaj na pewno to jest ten element, który będziemy chcieli w dużej mierze w najbliższych latach umocnić. Po pandemii, po sytuacji, która dzieje się za naszą i trwa nadal wschodnią granicą, a także z uwagi na dużą inflację, targi mieszkań i domów na pewno straciły dawny swój blask i w tym momencie moją rolą jest to, by wspólnie z zespołem odbudować wizerunek tych targów. Ja też zdradzę taką rzecz, która być może jest tutaj nieoczywista, bo takie stanowisko jak dyrektor do spraw digitalizacji na pewno wielu z Państwa mówi nie aż tak dużo, natomiast u nas za tym stanowiskiem kryje się również odpowiedzialność za Wydział Promocji i Sprzedaży Międzynarodowych Targów Poznańskich, więc tak naprawdę Wydział Promocji, który odpowiada za skuteczną reklamę i budowę narracji projektów targowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest taka moja silna strona, gdzie wiele lat tak naprawdę biorę czynny udział w tworzeniu działań promocyjnych, skutecznych działań promocyjnych, wydarzeń targowych. No i tutaj nie ukrywam, że upatruję też szansy dla wydarzeń Nowego Adresu, bo jestem absolutnie przekonany, że spotkania face to face klientów z deweloperami na przestrzeni targowej są absolutnie potrzebne, są zasadne i tak naprawdę ktoś, kto szuka swojego mieszkania, wymarzonego mieszkania, nowego mieszkania, czy też drugiego mieszkania, być może chce zainwestować w nieruchomości, po prostu lokując kapitał, zawsze to będzie osoba, która będzie chciała się spotkać, porozmawiać, zadać pytania tak naprawdę komuś, kto na nie odpowie, ale przy tym kontakcie bezpośrednim. Tego nie zastąpi internet, tego nie zastąpi żadna platforma internetowa i tutaj jestem o tym zupełnie przekonany. Poza tym pandemia, która z jednej strony bardzo mocno branżę targową wstrzymała, ja myślę, że obecnie już czujemy taki jej pozytywny wpływ, bo to nie jest tajemnicą, wszyscy wieszczyli, że nadejdzie ten moment, kiedy internet zamknie spotkania i wszystko przeniesie się do internetu. Pandemia była takim katalizatorem tej zmiany, czyli tak naprawdę gdyby miało się to zadziać, to już by się zadziało. Chociaż pewnie mi to nie przystoi jako dyrektorowi do spraw digitalizacji. Z pewnego rodzaju satysfakcją powiem, że żadna impreza online'owa nie była udana. I to już nie mówię o tych, które odbyły się w Polsce, ale mówię o tych również, które odbyły się za granicą, bo branża oczywiście próbowała nowych rozwiązań i to się nie udało. I teraz wracając do targów mieszkań i domów, na pewno
pewno tym, na czym się skupimy, będą działania promocyjne. Będzie nam zależeć, żeby dotrzeć do wszystkich, którzy myślą, rozważają, dopuszczają taką możliwość, że w najbliższym czasie będą poszukiwać nowego mieszkania czy nowej inwestycji i to będzie nasza rola. Oczywiście będziemy się starać umacniać markę Targów Mieszkań i Domów, tak żeby ona tak naprawdę była ponownie marką tak naprawdę jedyną kojarzoną z tym rynkiem i najsilniejszą, czyli chcemy wrócić do miejsca, które powinniśmy zajmować i liczę, że to się szybko stanie. To brzmi jak bardzo dobra wiadomość, ponieważ reprezentując branżę cyfrową, często się pokazujemy na targach, bo właśnie są tam ludzie i jest ten kontakt. W tym, co powiedziałeś, usłyszałem taką obietnicę też trochę dla deweloperów, bo powiedziałeś, że będziecie przykładać dużą wagę do promocji, do tego, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało o targach i przychodziło, co oznacza, że to już nawet nie brzmi jak zachęta dla deweloperów, przychodźcie, tylko popełnicie wielki błąd, jeśli nie przyjdziecie, bo zyskają tylko ci, co będą obecni na targach. A mówię te słowa, obserwując też taki odpływ deweloperów od targów. Jakiś czas temu usłyszałem, że formuła targów się skończyła, już jest internet. Powiedz, co o tym sądzisz? Czy się skończyła, czy może skończyło się coś innego? Ja myślę, że targi się nie skończyły i przez wiele, wiele lat jeszcze będą bardzo istotnym narzędziem marketingowym do promocji produktów czy usług, czy właśnie inwestycji. Jakby nie chciałbym być to źle zrozumiany, natomiast my będziemy wykorzystywać wszystkie narzędzia cyfrowe do tego, żeby na targi gości zaprosić. Także absolutnie te nowe technologie w służbie targów wykorzystujemy z pełną premedytacją. Jesteśmy i będziemy na wszystkich platformach, gdzie tak naprawdę konsumenci czy potencjalni klienci targów mogą się znaleźć. Także ten świat cyfrowy jest nam bardzo bliski, ale to, co zresztą potwierdzasz, nawet w tej branży bardzo cyfrowej są potrzebne spotkania bezpośrednie i tutaj w przypadku targów mieszkań i domów, spotkań deweloperów z ich klientami jestem przekonany, że targi są taką płaszczyzną, platformą, miejscem, gdzie jest możliwość przedstawienia nie tylko oferty, którą na pewno ktoś nawet odwiedzając targi zapewne już gdzieś w internecie widział, gdzieś zapoznał się pobieżnie z ofertą, ale jest możliwość pokazania siebie, czyli siebie jako lidera, siebie jako kompetentnych partnerów i to jest niezmiernie ważne, czyli żeby nadać transakcji twarz, żeby jak najszybciej znaleźć wspólną nić komunikacyjną z potencjalnym klientem i przenieść sprzedaż na zupełnie inny poziom, czyli już nie taki bezosobowy trochę, jaki on ma miejsce w internecie, tylko po prostu osobisty. I myślę, że targi tutaj mają w tym ogromną rolę, bo jako narzędzie marketingowe są absolutnie skuteczne. Pewnie takie czasy, które były kiedyś, że na targi przychodziło się z walizką pieniędzy i dokonywało zakupów, już nie wrócą, ale to może i dobrze. Natomiast ja jestem przekonany, że jeśli chodzi o kwestie związane tutaj z budową świadomości klienta na temat oferty rynkowej, łatwości zadania pytań przez klienta, czy też takiej wiarygodności branży, to targi są potrzebne. Ja jeszcze chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo myślę, że my też rozmawiając o targach, nie poruszamy wszystkich takich pozytywnych aspektów tego, że targi się odbywają, bo z jednej strony mówimy o tym, że to jest takie spotkanie kogoś, kto oferuje swój produkt z jego potencjalnym nabywcą, odbiorcą. Ale weźcie Państwo pod uwagę, że targi to również tysiące zdjęć w internecie, to setki publikacji na temat nie tylko samych targów, ale także rynku i branży, której dane targi dotyczą. Także jakby ten impact media, to, że znowu mówi się o branży, o rynku, o inwestycjach w regionie, to jest jakby ta wartość dodatkowa i to nie jest tajemnica, że organizatorzy targów są bardzo mocno obserwowani przez media lokalne, które również oczywiście szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków z reklam. I często jest tak, że właśnie ta kumulacja następuje w obrębie tych targów, czyli targi nie tylko powodują bezpośrednie spotkanie jakby dostawców z odbiorcami, ale zarazem są taką trampoliną medialną, czyli pozwalają po prostu budować świadomość na rynku. To jest super sprawa. No i oczywiście ten ostatni aspekt, ale taki już zupełnie cyfrowy, no to targi to są setki tysięcy zdjęć. Każdy, kto przychodzi na targi, zawsze sobie zrobi z czymś zdjęcie. To naprawdę jest nie do odtworzenia w żadnych innych warunkach. Dlatego po prostu ja uważam i ja jestem przekonany, to zresztą pewnie słychać
słychać w moim głosie, że przed targami wspaniałe lata dynamicznego rozwoju, przy oczywiście wykorzystaniu z całą premedytacją wszystkich nowych technologii. Ja w tym momencie oczywiście wszystkich zachęcam i już teraz zapraszam do kontaktu z nowym adresem, do udziału w tych targach, bo my w to wierzymy i jestem przekonany, że nie zawiedziecie się, bo targi są po prostu potrzebne i na pewno będą dużą korzyścią dla całego rynku nieruchomości. Wiem, że już ruszyliście z promocją jesiennej edycji targów. Gdzie się odbędą? Targi na jesieni odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdańsku. Także jesteśmy w 5 miastach. Jeśli chodzi o promocję, to faktycznie startujemy. Natomiast spotykamy się jeszcze na konferencji Forum Rynku Nieruchomości. Skupialiśmy się na niej bardzo mocno, a teraz przechodzimy już do działań promocyjnych związanych bezpośrednio z targami mieszkań i domów. No i tą nową jakość na pewno będziemy starali się tutaj w najbliższych tygodniach i miesiącach zaprezentować. To skuteczne dotarcie z informacją o samym wydarzeniu, a także tym, co na tym wydarzeniu się zadzieje. To znaczy targi na pewno są tutaj takim obszarem, na który będziemy bardzo mocno stawiać i bardzo mocno chcieć go budować. Jesteśmy w trakcie Sopockiej Konferencji Forum Rynku Nieruchomości, więc może zadam pytanie o pierwsze słowo podsumowania. Jak ta konferencja wypadła? Z czym uczestnicy wyjadą? Ja myślę, że wyjadą z dużą dawką takiej, powiedziałbym, pozytywnej energii. Wyjadą z nowymi kontaktami, wyjadą z dużą dawką takich informacji, które w tym momencie poprzez naszych ekspertów zostały przekazane i konferencja nadal trwa, więc te panele jeszcze trwają i tą wiedzę dalej nasi goście, eksperci przekazują. Natomiast ta konferencja jest absolutnym sukcesem. Nie bez kozery mówi się, że jest to ulubiona konferencja branży. Dopisała nam pogoda, wspaniały wieczór dla gości w restauracji White Merlin, podsumowujący pierwszy dzień. Ja jestem przekonany, że takie spotkania są potrzebne, no bo tak jak mówimy o targach, że to spotkania osobiste, tak i ta konferencja. Z jednej strony mówimy o ekspertach, mówimy o tym, że raczej na konferencji słuchamy, ale i to każdy z Państwa na pewno potwierdzi, konferencja to przede wszystkim spotkania networkingowe, kuluarowe, obserwujemy, pozyskujemy wiedzę, jest to szansa, żeby zetrzeć swoje poglądy z poglądami innych, no, miejsce po prostu wspaniałych inspiracji. No, spotykamy się na pewno też w takim ciekawym czasie, no bo od dawna nie było takiej sytuacji, jaką mamy teraz, czyli po pandemii, która chyba dla nas wszystkich, no, nawet na pewno była czymś zupełnie zaskakującym, że tak szybko tyle się może zmienić w naszym życiu i chyba nikt to teraz przetrwał pandemię jakby z perspektywy swojej firmy, już wie, że zdarzają się takie sytuacje, które nas potrafią zaskoczyć. Prosto z pandemii wpadliśmy w konflikt zbrojny tak naprawdę. On nas dotyka, bo i wysoka inflacja i niestabilność na rynku kredytowym powodują, że to bezpośrednio przekłada się na tą dynamikę, która teraz towarzyszy rynkowi nieruchomości. Ja celowo nie używam słów negatywnych, dlatego że sytuacja wydaje się powoli stabilizować, więc myślę, że najbliższe miesiące będą tymi miesiącami takiego oczekiwanego przez wszystkich odbicia. To oczywiście nie będzie z dnia na dzień i pewnie też nie z miesiąca na miesiąc, ale kolejne miesiące będą już takie bardziej otwarte, gdzie więcej klientów śmielej będzie szukać swoich inwestycji. Pojawia się temat kredytu 2%, więc jak tylko on się pojawi, to też będzie to dla rynku na pewno jakiegoś rodzaju ożywienie. Celowo nie zabiorę tutaj zdania, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, czy ceny mieszkań pójdą w górę, takich czy innych, no ale na pewno na tym rynku bardzo dużo się w tym momencie będzie działo. No ja liczę oczywiście, że to będzie pozytywny kierunek, że zacznie się ten rynek stabilizować i kolejne wydarzenia będą już bardziej optymistyczne. To jest głos, który dobiega do Twoich uszu gdzieś z kuluarów, jak również z dyskusji panelowych. Ja wspomniałem o tym na początku, że od razu obejmując funkcję prezesa zarządu nowego adresu, miałem przyjemność uczestniczyć w targach. Były to targi w Warszawie, targi mieszkań i domów, moje pierwsze wydarzenie i już na tych targach było absolutnie czuć entuzjazm, była duża ilość zainteresowanych ofertą deweloperów, klientów i to już patrząc na to, co tam się działo, widać było, że jest pewnego rodzaju ożywienie i powiedziałbym też ekscytacja, więc jestem przekonany, że najbliższe miesiące będą jeszcze lepsze. Wiem z danych, które też obserwuję, że rynek nabiera takiej dynamiki przyspieszenia i to się odbywa zarówno jeśli chodzi o transakcje zawierane, jak i rezerwacje, ponieważ wiadomo, jeszcze tego kredytu 2% nie ma, natomiast ludzie, którzy się spodziewają czy planują skorzystanie z tej opcji, już sobie rezerwują upatrzone mieszkania. Czy masz jakieś obserwacje na temat specyfiki marketingu? Jaki jest
marketing deweloperski, patrząc twoimi oczyma? Pewnie można byłoby rzec, to zależy. Deweloperzy oczywiście absolutnie starają się być już internetowi. To się też zmieniło tutaj, zresztą nasze spotkania, które miałem przyjemność odbyć, też pokazały, że deweloperzy zaczynają korzystać ze wszystkich narzędzi, wirtualizują swoje inwestycje, pokazują klientom ich plany, pokazują otoczenie. To wszystko jest wykonane we wspaniałej, wysokiej rozdzielczości, z pięknymi kolorami. Także jakby ta internet, ta technologia jest w 100% wykorzystywana do promocji nowych inwestycji. Oczywiście nad skutecznością samych działań promocyjnych, czyli tym, czy ta informacja odpowiednio jest przekazywana odbiorcom, no to tutaj oczywiście możemy polemizować. Natomiast na pewno takim miejscem, gdzie warto i można skutecznie reklamować swoje inwestycje, są targi i do tego będę zachęcał. Ale będąc tutaj zupełnie obiektywnym, deweloperzy, tudzież ich działy marketingu, no, starają się promować skutecznie, po prostu starają się docierać do swoich klientów i w internecie, i przez media lokalne, i przez działania outdoorowe. Natomiast ja jestem przekonany, że jednak te targi dalej będą istotne, bo to tutaj następuje spotkanie face to face po prostu. To już nie jest reklama, to jest kontakt osobisty, to jest możliwość tak jakby porównania ofert w jednym miejscu, pod jednym dachem, zebrania tych ofert, umówienia się na dalsze spotkania, czyli ten kontakt taki czysto powiedziałbym reklamowy zamieniamy na kontakt już nie reklamowy, bezosobowy, tylko nadajemy mu twarz, nadajemy mu relacji i myślę, że to jest tutaj bardzo istotne. Więc tak konkludując, deweloperzy coraz bardziej nowocześnie i skutecznie budują swoje działania reklamowe, no ja po prostu tutaj zwracam uwagę, że i bardzo zachęcam do tego, że wśród tych działań nie może zabraknąć targów, czyli tej platformy spotkań bezpośrednich, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. I chodzi o to, żeby marketing stał tak na dwóch nogach, na nodze cyfrowej i na nodze ludzkiej. Tak? Absolutnie tak, to znaczy nawet można powiedzieć, że to jest takie zwieńczenie tych działań reklamowych. To troszkę jak z targami. My reklamujemy nasze wydarzenia przez wiele miesięcy i o sukcesie naszych działań tak naprawdę decyduje te kilka dni, kiedy nasi goście odwiedzają targi. Jeśli jest ich dużo, to wiemy, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i spisaliśmy się tak, jak powinniśmy. I myślę, że tutaj z punktu widzenia reklamodawców, którymi są deweloperzy, to jest również jakieś przełożenie na ilość zapytań dotyczących inwestycji i ofert, ale na pewno targi tą ilość będą potęgować, bo po to są po prostu. To brzmi jak dużo nowej energii, która jest być może potrzebna, żeby nadać trochę nowego wymiaru tej imprezie. Ja mam za sobą kilka wizyt na targach i zawsze widziałem jakichś, nazywam dziwolągami, czyli człowieka przebranego za dinozaura, który biega i namawia ludzi do tego, by przejść do ery cyfrowej i nie tkwić w erze dinozaurów. I wydaje mi się, że trochę takich dziwolągów i takich atrakcji na targach jest potrzebnych. Czy jest jakiś pomysł na ściąganie właśnie takich rzeczy, które gdzieś utkwią ludziom bardziej w pamięci niż same stoiska, tak jak to drzewiej bywało? To jest bardzo ciekawe pytanie, to znaczy ja myślę, że akurat nie zrobimy z targów mieszkań i domów drugiego Pyrkonu, bo tam można tych dinozaury spotkać prawie na każdym kroku, czy też osoby, które wyrażają siebie w różny sposób. Zresztą Pyrkon teraz na Międzynarodowych Targach Poznańskich dopiero co dobiegł końca w ten weekend. Wspaniałe wydarzenie, pozytywne, dużo fajnej energii. Oczywiście targi muszą zaskakiwać. My ze swojej strony mamy kilka pomysłów. Nie chciałbym ich zdradzać już teraz, bo szczerze mówiąc, jak to się mówi, konkurencja nie śpi. Lepiej mówić o rzeczach, które już są wdrożone, wtedy jest bezpiecznie troszeczkę. Natomiast faktycznie jest parę pomysłów, chcemy ten kontekst rozszerzyć, no chociażby tutaj właśnie o ten element nowych technologii, które są bardzo istotne i towarzyszą nam na co dzień. Smartfon nie jest już jakimś przywilejem, tylko wręcz narzędziem pracy, rozrywki, zabawy. Zaczęliśmy od tych gier komputerowych, no to też jest jakby taki element, który kiedyś towarzyszył nam bardziej na ekranach PC-ów czy konsol, teraz jest w telefonie, więc jakby ta digitalizacja i zmiana konsumpcji mediów następuje. No i wracając znowu płynnie do targów, targi też się zmieniają, też są troszeczkę inne niż były do tej pory, też są bardziej nowoczesne, kolorowe, ciekawe, interesujące, wzbogacone o bardzo fajny program merytoryczny, ale targi mieszkań i domów jako targi, które mają swój cel. Tym celem jest to, żeby konsument, który poszukuje dla siebie inwestycji, mógł na takie targi przyjść, zapoznać się z ofertą, znaleźć porady, informacje na temat tego, jak w ogóle zabrać się za proces zakupu takiej nieruchomości, bo nam, osobom z branży, wydaje się, że to wszystko jest proste, bo my się na tym znamy, ale często jest tak, że konsumenci potrzebują tego doradztwa, czasami nie wiedzą, gdzie się udać i dokładnie
jak poprowadzić ten proces od momentu znalezienia inwestycji do momentu tej finalizacji. No i tutaj po to są targi. Targi mają rolę informacyjną, edukacyjną. O tym nie zapominajmy. To też jest bardzo duża wartość targu, więc ja jakby nie jestem przekonany, czy takie ich ubarwianie, dodatki w tym przypadku są konieczne, bo targi w swojej istocie po prostu mają swój cel. Targi mieszkań i domów w szczególności. I myślę, że on jest jasny. Będziemy targi wzbogacać o nowe elementy. Będziemy je rozwijać. Wspólnie z zespołem mamy kilka pomysłów, a jeden z nich już rozpoczęliśmy jego wdrożenie, więc to naprawdę będą już inne targi niż były do tej pory, bardziej na pewno interesujące i inspirujące jeszcze. Natomiast ich cel jest jasny. My po prostu tutaj będziemy skutecznie zachęcać tych, którzy szukają swoich potencjalnych nowych nieruchomości do tego, by te targi odwiedzili. No i oczywiście z drugiej strony liczymy na zaangażowanie deweloperów, bo bez nich te targi stracą swój tak naprawdę cel. Tak? No, tutaj musimy zagregować te inwestycje, by móc je potencjalnym klientom po prostu zaprezentować, bo tego oni będą oczekiwać. Dwa duże zadania marketingu, czyli budowa marki oraz generowanie leadów. Wiemy, że cele, zadania stawiane marketingowi to bardzo często właśnie dajcie nam więcej leadów albo dajcie nam tyle leadów, ile akurat potrzeba, żeby wygenerować jakąś sprzedaż. Bardzo mało się mówi, mam wrażenie, o budowaniu marki. Jak to jest z twojej perspektywy? Jak te akcenty powinny być rozłożone? To jest też pytanie bardzo głębokie i szerokie, w związku z tym niełatwo będzie na nie tutaj tak jasno odpowiedzieć. Natomiast na pewno budowa marki jest bardzo uzasadniona, bo nasz odbiór marki bardzo wpływa i jest bardzo istotny dla podjęcia ostatecznej decyzji. Oczywiście nie chciałbym tutaj tego wszystkiego wypłaszczać, no bo zupełnie inna jest chociażby branża motoryzacyjna, a zupełnie inny jest rynek nieruchomości. Natomiast oczywiście dbałość o markę, o rzetelność, z którą marka się, ta konotacja powinna nawiązywać, jest bardzo, bardzo istotne. Z punktu widzenia oczywiście leadów, o których wspominasz, no to tutaj na pewno na czoło wysuwa się po prostu sama inwestycja, która jest marką samą w sobie. Często teraz nowe inwestycje mają wręcz swoje logotypy, mają swoje wizualizacje, jakieś klejmy, które się pod marką pojawiają, czyli można powiedzieć, że sama inwestycja też już jest produktem, jest taką, powiedziałbym, samodzielną marką, o którą trzeba zadbać. I teraz jakby biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, znowu można powiedzieć, to zależy. Z jednej strony marka samego dewelopera jest bardzo istotna, bo każdy deweloper ma swoją opinię na rynku o tym, jakie spostrzegane są jego inwestycje i to jest coś, o co każdy deweloper musi zadbać, żeby ten odbiór był pozytywny, żeby ten odbiór jakby nie przekreślił potencjalnie chęci zakupu w nowej inwestycji, bo wiadomo, że deweloper, który będzie miał złą opinię, będzie wybierany później niż ten z dobrą opinią, a następnie sama inwestycja. Jeśli mówimy już o takiej zupełnie bezpośredniej promocji, no to zapewne to te inwestycje wychodzą na czoło, no bo to tutaj chcemy sprzedawać nowe mieszkania i to ta inwestycja, której nadaje się właśnie i logotyp, i hasło, i buduje się key visual, to ona staje się tutaj tym liderem komunikacji, no i to ona później powoduje te upragnione leady, czyli osoby, które potencjalnie są zainteresowane zakupem w takiej nieruchomości. No i oczywiście tutaj znowu z pomocą przychodzą targi, bo to na targach te nowe inwestycje mogą się pokazać, trafiają wtedy jeszcze szerzej do prasy. Często są to bardzo fajne, wartościowe artykuły, tak zwane organiczne, czyli niesponsorowane, nie z podtytułem materiał sponsora, ale organiczne, gdzie po prostu dziennikarze piszą o tym, co zobaczyli na targach. Bardzo wartościowe materiały. Tak samo te zdjęcia, które się pojawiają w internecie, to zresztą jakby od dawien dawna wiemy, że jakby jednym z najskuteczniejszych marketingowych działań jest po prostu ten taki marketing szeptany, czyli ten marketing poleceń. Kupując najbardziej prozaiczne rzeczy w internecie, zawsze szukamy opinii, staramy się znajdywać takie serwisy, które wydaje nam się, że te opinie mają najbardziej rzetelne i tak podejmujemy decyzje zakupowe. I z tego punktu widzenia również znów targi są istotne, bo jeśli pojawiają się negatywne odczucia co do dewelopera czy samej inwestycji, to na targach można po prostu w takiej rozmowie zbić, więc to jest bardzo potrzebne i czasami te leady, które się przez internet traci, no bo nigdy one nie dochodzą do miejsca, w którym możemy nawiązać relacje z klientem, to takie leady można odzyskać właśnie na platformie, jaką są targi. Był z nami dzisiaj Piotr Kamiński, prezes zarządu Nowego Adresu, dyrektor do spraw digitalizacji Międzynarodowych Targów Poznańskich, grupa MTP. Piotrze, bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. No i na koniec oczywiście zapraszam Państwa
na targi mieszkań i domów. Zapraszam Państwa na stronę nowyadres.pl, gdzie zobaczycie, jakie wydarzenia jeszcze szykujemy na ten rok i na wiosnę 2024. I zachęcam do tego, żeby również skutecznie promować swoje biznesy, wykorzystując targi. Ja jestem bardzo chętny do tego, by z Państwem porozmawiać, także zachęcam do kontaktu i współpracujmy. Dziękuję bardzo. Deweloperskie inspiracje, czyli jak budować, by nie zwariować.